Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Spidermana Miles Moralesa i tak jak tutaj widzicie, pokażę Wam w sumie, wszystkie dolne dzielnice mamy już zrobione na 100%, tutaj te dwie też, tutaj zostały trzy questy poboczne i tutaj została ostatnia kapsuła czasu, nią się teraz zajmiemy, musimy ją w końcu wziąć i znaleźć. Musimy teraz na spokojnie sobie przejść dookoła tego kamienia, bo gdzieś to wejście w kurcze musi być tutaj w końcu, nie? Ładny dziś zachód słońca. Moi bystrzy słuchacze podzielili się ze mną przemyśleniami na temat ochroniarzy korporacji Rockstar. Z jednej strony, co zrozumiałem, zachodzą podobne obawy co wobec Spidermana. Nie są to organy porządku publicznego i nie gwarantują zachowania równie wysokich standardów. Z drugiej strony, Roxxon ma prawo do ochrony swojego mienia i interesów. Wiele starć, o które tak martwią się ludzie, zaczęło się od tego, że Spider-Man włamywał się do siedziby Roxxon. Wiemy, że kwestia... Czemu przerwało? Nie mam pojęcia. No ale dobra. Z racji tego, że mu przerwało, to się przeteleportujemy. Mamy zrobione wszystkie znajdźki i tak dalej na mapie, więc tak naprawdę zostały nam już tylko questy 3 poboczne i quest fabularny do ukończenia gry, z tego co mi się, wydaje na tę chwilę. Może coś tam jeszcze, tak jak w poprzednim Spidermana, będzie do znalezienia. Ale no ręki sobie nie wziąć. Polecę do teatru. Miałeś rację, Ganki. Underground jest wszędzie. Mało to undergroundowe. Popracuj nad tym. Jest pod napięciem. Nie małym. Kostium mówi, że to było 300 kilojuli. Dla ciebie to tylko au? Dobrodziejstwa bioelektryczności. Energia nie może pochodzić tylko stąd. No, już widzę tych dwóch snajperów, nie? Wyłącz generatory. Fajnie się bawicie. Czas na drzemkę. Widzisz źródło energii? Kilka. Pewnie te kable mnie doprowadzą. Ta bariera pod napięciem to cud techniki. Może zrobili się nerwowi po tym, jak ktoś dostał się do Fisk Tower. Ciekawe kto. Wysadzenie plaży? To jest wasz plan? Jest do bani! Widział plany! Musimy go załatwić! Hej! Łap! No i położony, no. Na ziemię, tamten gdzieś spadł, jeden. Dobra, rozładowany. Fajne uczucie. Teraz reszta. Nie wydaje mi się. Dobra, to jest strasznie nisko. To jest też nisko. Wiedziałem, że się uda. Na przykład ty. Tam.
to zrobiła jedna osoba. Hej, ktoś z nami pokrywa! Ciach. Czas na drzemkę. I ciach. Jak upadnie Roxxon, nikt z nami nie raczy. No i tak nikogo nie zalarmuje więcej, bo już nikogo więcej nie ma. Teraz rozładować ten generator. Dobra, drugi generatorek leży. Fuck, jak ja go tu przyciągnąłem. Teraz to macie przerąbane, tak szczerze mówiąc. Jeśli będziemy jej słuchać. Jesteś pewny? Ciach, finisher. I leżą kolejni. O, halo. Jeden. Mówiła, że to trochę zajmie, ale tak. Potem będziemy mogli zaatakować plażę. Dzieci! Hej! Coś widziałam! Hej! Ktoś tu jest? Załatwimy to! Może mi też pomóc? Zostanie! Ej! Ktoś oberwał! Szukać wroga! Kto to? To jakiś żart? Spider-Man! Ja się boję? Nikt nie będzie ten śmigł! Wiesz co? Pobaw się ty! Halo, przyciągnij coś. No to już żeś przyciągnął. To ile jest w tych pajęczaków? Ja mu możemy skopać dupską lutem. Uwaga! Skąpnąć go tu! Już po undergroundzie? A zaraz będzie po generatorze. I generator ostatni do rozrzucenia. Udało się. Bariera wyłączona. No i git. Gotowa do rozwalenia. I ona była tam. Lecimy. To żeś pierdolnął. Teraz wykonał pod podem, pod sobą, nie? A jak potrzebuje... No. To była droga do głównej sali. Zablokowana. Ups. Może są jakieś schody. Albo winda. Na przykład ta, jeśli ją podniosę. Dobra, coś wymyślimy. Winda ta. Czy coś tu jeszcze jest ciekawego? Nie widzę. Hej, tak sobie myślę. A gdybyś tak wyjawił, Finn, kim jesteś? Hej, Finn. Dołączyłem do klubu dla ściemy i jestem tym gościem, który chce cię powstrzymać. Okej. Okay. Trzeba to będzie dopracować. Wielki opancerzony silos, nieźle. Kogo tu nie ma?
No dobra, klikamy. Nagle mój sprzęt do grania wydaje się strasznie słaby. Co? Finn ma tu niezłą bazę superłotra. Widzisz ten ogromny, opancerzony zbiornik? Wcale nie podejrzany. Myślisz, że jest w nim Nuform? Mam takie przeczucie. Od tego zbiornika odchodzą kable. Ciekawe. Tu mamy? Wynalazek Rika. Krieger nie rozumie Nuformu na tyle, by stworzyć go więcej, ale Finn tak. Rozpisała jego reaktywność. Dobra, ale z czym to mam połączyć z tym? Nie połączę tego bezpośrednio, ale dzięki przekaźnikowi stworzę połączenie łańcuchowe. Finn tworzy przeciwko mnie nową broń i kazała reszcie Undergroundu mnie znaleźć. To jeden. Czas zasilić resztę. Okej. To czemu mam powiedzieć Finn, że jestem Spider-Manem? Przecież mogłaby zareagować źle. Zróbmy listę za i przeciw. Za. To twoja najlepsza przyjaciółka. Oprócz mnie. Przeciw to Tinkerer. Za. Łatwiej jej to wyjaśnić, niż odstawić przed nią szopkę. Przeciw. Drugi Spider-Man wyraził się jasno. Nikt nie może się dowiedzieć. Ja się dowiedziałem. Może jeśli zrozumie, z kim walczy, przemyśli sobie to wszystko. Może masz rację. Jestem w stanie to podłączyć, dekoracje? Tak? To już nie problem. Teraz muszę podłączyć generator. Jestem w stanie, okej. Są dwa. Oby zadziałało. Co może pójść nie tak? Powiedział kozak na odległość. Jak dwa? A nie trzy? Tam. Trzy z głowy. Ten był niepodłączony. Czy powiesz na ten temat tutaj, Spidey? Okej. Fajnie, że powiedziałeś coś na ten temat tutaj tego. Mamy cztery. Muszę sprawdzić superkomputer Finn. Dobra, co kombinujesz, Finn? Finn ładuje energię w swój Nuform. Destabilizuje go coś jak z moim jadem. A twój jad wysadził most. To... co? Ona chce wysadzić GM Fieter? Nie GM Fieter. Roxxon Plaza. Zaraz, co? To jak mogłaby? Jeszcze są zamknięci, więc nie byłoby ofiar. Ale nie mogę na to pozwolić. Zabieram Nuform. No dalej! Nie! Gdzieś tu jest. Rozdzielamy się. Muszę rozgromić jej armię, a następnie zdobyć Nuform. Tak teoretycznie. Okej. Finn ma rację. I to najlepszy sposób na walkę z Roxxon. Finn nie planuje wybicia kilku szyb. Chce wysadzić cały budynek w mojej dzielnicy. Jeśli któraś część planu zawiedzie, ucierpi wielu ludzi. Nie pozwolę jej zaryzykować. Masz rację. Zabierzmy stąd ten Nuform. Leży jak kłoda. Chyba, że zleciał. Hej! Uważajcie!
A tamtych się nie da czegoś zrzucić? Tinkerer jest w drodze. Szukała nowego miejsca na laboratorium. Inne laboratorium? Ej, słuchajcie! Spider-Man tu jest! Potrzebuję pomocy! Ten już se jumpnął. Kurde, biega akurat. Właśnie dlatego nie warto ich po prostu wziąć i ściągać jak są na ziemi, nie? Z F-ki. Zakończymy to szybko lub powoli. Wybieraj. Kurde. No niestety. Tego kto widzi? A, to drugi jest ziomek. Dobra. Tamten poszedł, to ściągamy ziomeczkę kolejnego. Wybacz. Mamy jeszcze dwóch jakichś pajaców. Znajdziecie jak wam pozwolę. O. Wyłaź, Spider-Man. No, podejdź tu, git. Ten jest pewniakiem, więc ściągamy. Trzeba być szybszym. A, jeszcze widzę, jak mnie obijecie, no. Steph, jesteś tam? Niech ktoś tam zajrzy. Ciach, kolejny wam kolega zniknął. Idę. Teraz wyglądasz tak niewinnie. Nie sięgam. Ale tu już sięgam. Niespodzianka, co? Zostało pięciu, ta. Czterech. Nie sięgamy stąd. Kurde, się ruszyli. Był na pewnym, więc... Okej. Kolejny punkt dla Spidermana. Alan, co u ciebie? Trzech zostało, Alan, nie? Niech ktoś sprawdzi, co z nim. Dobra, czterech. Teraz zostało trzech. Może się kurde respią gnoje. Łatwiejsze niż myślałem. Ciach, przedostatni, zaraz. Do ściągnięcia. Został ostatni. Teraz wyglądasz tak niewinnie. Koniec. Chyba wszyscy. Nawet Spider-Man sobie z tym nie poradzi. Kurwa, typie. Jak ją rozwala? To
Dobrze, tak trzymaj! Trzymaj! Fajna miejscowa! Macie tu jakiegoś upiora? Spider-Man z nami pogrywa! Ja nie. Nie przegram to! To następny. To teraz Nuform. Okej. Spoko. O nie! Nie pozwolę na to! Hej! 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 Serio? Chcę tylko pogadać! Tinkerer! Stój! Żebyś mógł pograć mój Nuform? Chyba oszalałeś! Hej, Ganki! Padłem na film! Co się dzieje? Zabrała Nuform! Właśnie gonię ją po Manhattanie! O kurde! A wiesz, jak ją zatrzymać? Najpierw złapię ją. Potem odezwę się później. O, ruchy, ruchy, ruchy! Badaj! To sprawa między mną a Roxon! A może użyjemy słów? A może przestaniesz się tak kleić? Jeszcze się nie zmęczyło. A może on cię lubi po prostu i dlatego się tak klei. Dobra, lecimy dalej. Sytuacja jest ciężka. No, pół miasta rozpieprzania. Stary, nie wiem. Omijam wybuchy. Przyda się nowa strategia. Zrobię, jak mówiłeś. Powiesz prawdę? Tak, jak tylko ją złapię. Pinkerer, muszę ci coś powiedzieć. Zwolnij! Myślisz, że się nabiorę? Chcesz to usłyszeć? Na serio! Podaj stąd, Spider-Manie! O mordę! O nie, o nie! Oby statek był cały! Powiedziałam ci, spada! Musiała wymyślić kółka śmierci! Kurwa, co to leci? Daj mi jeden powód, żeby cię nie zabić. Moja mama by się zmartwiła. Miles? Możemy... Wy! Na dach! Stać! Mogło pójść lepiej. A, chyba złamała mi żebro. Albo trzy. Hej, jak poszło spin? Kiepsko. Średnio. Wciąż jesteś u mnie? Nie, już u siebie. Rodzice wracają w przyszłym tygodniu, więc sprzątam. Ale mogę wpaść. Nie! Spoko! Odezwę się! Co teraz? Hej, wujku! Potrzebuję porady. W jakiej kwestii? W każdej. Jesteś wolny? Mogę być.
Daj mi chwilę, niedługo zadzwonię. Dzięki. Do zobaczenia. Nie mam pojęcia, gdzie są Finn i Nuform. Zabiję trochę czasu przed spotkaniem z wujkiem. No, może być ciężko. Ale lecę na północ, bo tam mam jeszcze trzy questy poboczne, więc może się akurat jeszcze odpalą. O. Dajcie znać, jeśli już mi znajomi. Spider-Man ściga złoczyńcę przez miasto. Straty materialne idą w miliony. Wciąż liżemy rany po wybrykach Rhino i zniszczonym moście. Teraz wygląda na to, że nasz młody bohater w imię zasady do trzech razy sztuka próbuje swoich sił z Tinkerem. Powinni się spotkać, najlepiej w więzieniu, żeby na osobności wyjaśnić sobie sporne kwestie. I to gdzieś daleko od Nowego Jorku. Nie mam tu na myśli Jersey, bardziej widziałbym ich w Oregonie czy nawet na Alasce. Może przed... A, nie mam mocy. Próbuję ich walnąć, nie? Przestań mnie bić, Menelu. Nie trzeba było z nami zabierać. Skinierka. Kurde, właśnie wpadł mi do głowy dobry żarcik. Za późno. Dobra. Level up mamy. Po prostu coś wydajmy. Dziękuję. Gdybyś się nie zjawił. Dobrze, że się zjawiłem. O, jest quest. Gdzie jest quest? Ej chłopcze, spotkajmy się w dokach w Helskim. Już idę! Co mam zrobić z Finn? Znowu z nią pogadać? Moglibyśmy się gdzieś spotkać. Przy centrum naukowym albo kościele Trójcy. Ale ona wie, że ją okłamałem. Nie będzie chciała mnie widzieć. Dobra. Ja się tam tepnę, ale będziemy sobie robili już w kolejnym odcinku. Na teraz tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Wbiję do linku w opisie. Cześć!